cześć, witaj się w kolejnym bloku. Kurde, hop, bramka spadła. Ten zestaw jest bardzo długi. Jak przodek w bruzdę wpadnie, to lubi bramkę odpiąć mi. Chodź tu. Oba, moje kula. Więc tak, dzisiaj cały vlog będzie dzisiaj z ferką. Nic innego nie będzie, bo nie zdąży nagrać. Dobra, lecimy, chłopu na głowę ląduje. Więc tak jak mówiłem, dzisiaj vlog tylko z ferką. Jak widać, no deszczu nie było, ale mówią deszcz na początek następnego tygodnia, zobaczymy. Ale chciałem powiedzieć, czemu uprawiamy w takie sucho, bo was się rzucił, jak możecie zobaczyć, was się rzucił i trzeba to zlikwidować. Dzisiaj aby ten kawałek nie jest do hektara, aby nie jest. A tak ogólnie to teraz uprawiamy to wstydą. Zresztą tak jak już możecie zauważyć, deszcz Halo, jeszcze niestety dzień się nie zakończył. Dla was dobrze, dla mnie nie, bo rozbieram fartkę. Gdzieś, nie wiem dokładnie, ale gdzieś z pompy cieknie i to tak dokładnie. Teraz już nie cieknie, bo się wszystko spuścił. Ale to nie będzie za szybko naprawa na pewno, bo trochę jest rozbieranie. Więc ja wam robię teraz timelapse z rozbierania. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja się trochę zmachałem. Nie wiedziałem, że taka ciężka ta maska jest. Kiedyś to jednak inne wszystko robiłem, mocniejsze, cięższe, ale za to o ile wytrzymalsze. Ja się biorę dalej za rozbieranie. Teraz wąż jeden, drugi i cała chodnica odlatuje. Jeszcze tu muszę odczepić sygnał dźwiękowy. I będziemy zdejmować chodnicę. Już będziemy mieć wszystko na wierzchu pompy i takie tam inne. Więc oglądajcie dalej. Ja już rozebrałem to, czego chciałem się dostać. Chodnica jest tu.
Nic się nie pozmieniało. Ale tu ucieknie. Tu spod uszczelki w środku. Jak 2 lata temu. To samo się zrobiło. Nową pompę chyba najlepiej kupić. Ale to może i tak będzie najlepiej. Zobaczymy. Tata przyjdzie, ocenimy we dwóch. No powiem wam, że nie spodziewałem się takiego obrotu spraw dzisiaj nawet. 2 traktorki stoją. No i Ferguson będzie czekał na pompę chłodzenia. Bo tutaj wycieka, tak jak mówiłem, tu spod tego koła. Znowu. Dlaczego znowu? Bo 2 lata albo rok temu właśnie było robione. No i albo chłopaki tam co robiły tą pompę, coś źle założyli, albo no nie wiem. W związku z świętami, które teraz będą, życzę wam smacznego jajka, mokrego dynkusa. No i czego co tam życzycie. Na razie, trzymajcie się, cześć.